Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku Jetpunka. Witam was w ogóle po świątecznej przerwie, były dwa dni przerwy na kanale Kolega Strategacy. No i bardzo chciałbym się odnieść do wszystkiego, co się wydarzyło i tak dalej, ale myślę, że zacznę od innego punktu. Zacznę od jakby komentarzy, które gdzieś się pojawiały pod ostatnim odcinkiem, że siedząc, rozwiązując quiz, robiłem tak oczami. I jakby, że ściągałem i ewidentnie gdzieś tam sobie miałem podpowiedzi na drugim monitorze i tyle. Cóż wam mogę powiedzieć, no jakby czuję się strasznie nie fair z tym oskarżeniem, bo idąc tym tropem rozumowania, wiecie, ileś tam już jest kilkaset odcinków, nie? Z różnych jakichś tam quizów, tego typu rzeczy i miałem poczucie, że gdzieś tam, okej, są elementy, w których jestem gorszy, są elementy, w których jestem lepszy, no ale jakoś tak, nie wiem, nie ustawiałbym kilkuset odcinków, albo no, właściwie to w sumie nie wiem po co. Nie wiem, ciężko mi coś tutaj mądrego odpowiedzieć wam, wiecie, jakoś tak myślałem, że istnieje jakiś taki rodzaj, nie wiem, zrozumienia, że jako twórca chyba byłoby to mi głupie, gdybym, jakby inaczej, wydaje mi się, że bym się wywrócił na jakieś zupełnie innej rzeczy, gdybym miał, nie wiem co, ustawiony każdy quiz i tak dalej, sprawdzał sobie wszystko. Nie wiem, jeżeli spoglądam bardzo często, bo mam bardzo zły nawyk patrzenia na siebie w kamerze, wtedy najczęściej po prostu albo odwracam głowę tak, albo robię tak oczyma. Nie wiem, czuję się źle, że muszę się z tego powodu tłumaczyć, ale gdzieś tych komentarzy było sporo, więc wolę się odnieść. Dzisiaj, jeżeli inaczej, no ja zdanie nie zamierzam niczyjego zmieniać, tak? Jeżeli ktoś uważa, że sobie gdzieś tam ściągam, oszukuję na materiałach, trudno. Może nie jestem osobą dla nich, może nie jestem jakoś wyjątkowo godny zaufania. Zdarza się. No ja mimo wszystko będę robił swoje, robię to, co robię. Mam wrażenie, że wychodzi to nawet nieźle. I wielu osobom się to podoba, ale stwierdziłem, że warto się do tego odnieść. Nie chcę takich rzeczy zostawiać jakby niedotkniętych i tyle. No. Cóż wam mogę powiedzieć. Druga rzecz jest taka, że jestem dzisiaj, mam dosyć napięty tydzień, mi się szykuje, bo mam teraz piątek, sobota, niedziela, mam 3 dni zdjęciowe. Jutro mam finał mojego zęba, bo w końcu zrobiłem tą jedynkę i w ogóle porządkuję całą szczękę moją. W każdym razie mam finał tego mojego zęba, więc mam o 11, musiałem odwołać trening, mam o 11 zakładanie już na stałe korony. 15 mam fryzjera, jeszcze muszę gdzieś zrobić zakupy w międzyczasie, bo mam plan zdjęciowy, więc co to powoduje? Powoduje to, że nie będę jutro w Warszawie tutaj nagrywał się. Ergo, muszę nagrać dzisiaj się do przodu, co zawsze tworzy pewne problemy, bo odcinki, które są nagrywane później, są trochę słabsze, więc robię tak, że dzisiaj będę tu siedział troszkę dłużej, mam jeszcze Mandziu wpaść, mam jeszcze chwilę pogadać, więc myślę, że zrobię tak, że nagram może z 2-3. Panie Mandzio, zrobię sobie przerwę na przykład godzinę, żeby też, wiecie, trochę wyresetować głowę, żeby nie było tak, że siedzę i trzaskam, odcinam odcinek za odcinkiem, bo po prostu widzę, że potem to leci jakoś na tym materiałów. No i tyle. Z takich rzeczy świątecznych, co, udało mi się nie przytyć w ogóle przez święta, 400 gramów mam różnicy od startu, od piątku do dzisiaj, tak? Więc jestem bardzo zadowolony, że udało się. Mam fajnie rozbujany metabolizm teraz, więc w ogóle wszystko elegancko mi przelatuje. Co jeszcze dzisiaj? Może zacznijmy coś robić, nie? Patrzę, co tu jest. Na przykład metal quiz muzyczny? Ciekawe. Kiedyś słuchałem rocka dużej metal, w ogóle kiedyś miałem długie włosy, więc nie żeby coś podpowiadało. Okej, to będzie trudne, ale spoko, spróbujmy. W sensie, spróbujmy. Dlaczego by nie? TNT to jest AC/DC? Tak, 44 minutes. Biała flaga to jest Kult? Nie. O kurde. Child in Time to jest Iron Maiden? Iron Maiden było gdzieś indziej. Can I Play with Madness? No tak, to jest Iron Maiden. Child in Time to jest Deep Purple? Deep Purple. Tak, dobrze. Baśka. To jest Wilki. Kojarzę ulicę. Biała flaga. Boże. Nie jest jakiś skomplikowany. Nie może być. Ira? Nie. Biała flaga. Kazik? Kult? Kult był gdzieś indziej w takim razie. Krew Boga jest Kult, ok? 42 Sabaton. No, będę leciał tak, co mi gdzieś tam wpada. Rock Your Socks, Boże. Irish. Prostych słów się boi, największy nawet twardziel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Don't Fear the Reaper. Przecież to znam. Sympathy for the Devil to jest Guns and Roses. Guns and... Jak on się pisało? Roses. Gdzieś pisałem. Guns N' Roses. Don't Cry. Sympathy for the Devil. Znam ten kawałek. On nie był w tym? W wywiadzie z wampirem? K.
Cowboys from Hell. Cowboys from Hell. Kto to robił? Something Mood. Biała Armia to jest Baim? Wow, ale rockowo. Nie wszystkich w ogóle kawałków znam z tym w ogóle. Terrorist and Dream Police. Good Vibrations. Radioactive to jest, jak oni się nazywali? Ci co Sail też robili chyba. Tak mi się wydaje. Marchewkowe pole. Boże, Lady Punk. Tak. Chop Suey to jest System Down. Vertigo. Slipknot? Tam, że to Sleep. Tak się pisze. Tak mi się wydawało, że Vertigo to był Slipknot. Brothers in Arms to jest Dire Straits. Dobra. Ciągle. Foreplay, Longplay. A, był. In My Place. Ok, Kashmir to jest... Jak się pisało Led Zeppelin? Led Zeppelin, okej. Okay. Led... Okej. Okay. Boże, ile tu kawałków nie znam. Feel Good Inc. to jest Gorillaz. Nie mogę niestety odebrać za ostatni grosz. KNZ? Nie. KNZ? Kazik Stanoszewski? Kult? Nie, nie było. Długość dźwięku samotności to jest Myslowic? Poison. Czekajcie, domofon mam, sekunda. Właśnie Mandziula widzę, że przyszedł. Nie, nikogo nie ma. Wytrąciłaś mnie z równowagi, to z elektrycznej gitary. Elektryczne. Może jak napisałem. Elektryczne gitary. Sen o Warszawie. Czesław Niemen. Dobra. I can't dance. Wow, ale tego nie znam. Ale w koło jest wesoło. Kupy tych kawałków w ogóle kojarzymy, ale zupełnie nie jestem w stanie powiedzieć. Konik na biegunach. Za rok, może dwa. Urszula? Tak, on się nazywała. Zombie to jest Cranberries. Okej. Okay. Andzia. Big Tits? Nie. Jak oni się nazywali? W moim ogrodzie też znam szklana pogoda. Jak oni się nazywali? Manam? Manam? Jak się pisało Manam? Manam? Nie, to nie jest to. Mam pewność, że to jest Manam. Orła Cień to była Edyta Bartosiewicz? Nie. Nie, ona się inaczej nazywa tym. Widziałam orła cień. Justyna? Steczkowska? Nie. To nie pamiętam. Die for Metal? Z jakiś Manowar? Tak. Anarchy in the UK. Boże. Jak się zwali? Jak to szło? To takie punkowe gówno. Wow. W sensie, kupę tych kawałków to tylko kojarzę, ale zespołów mam bardzo często problem. W moim ogrodzie. Była! Lamus jestem i tyle. Mega de... Aha, jak się to pisze? Mega... Dev? Tak się pisze. Myślę, że nie są Dev, jakiś Dev, okej.
na jej ulicy Republika. Dobra, okej, okay. Children of Bodom. Boże, kiedyś ich słuchałem. Boże, że ja jestem głupek. Cream? Van Halen. Who? Teenage SD? Rock Your Salt? Skorpionsi? Clash? Boże, Rolling Stones, co za gamut. R.E.M., Rammstein, Queen. Boże, jak ja mogę to przegapić. Pink Floyd, Pantera, Beatlesi. Alice in Chains. Dobra, wstyd mi na to patrzeć, że hej, Imagine Dragons. Boże, faktycznie. I'm waking up. Lynyrd Skynyrd. Boże, ile jakiegoś tego wszystkiego słuchałem? To Boże, Vertigo YouTube, no tak. Czerwone gitary, Def Leppard. Motley Crue. Boże, w zespole kojarzę i nawet częściej słyszałem. Green Day akurat. Animalsi, Alisku. No nieźle. Nie wiem, oczywiście nie wiedziałem dużo rzeczy. Co tu jest jeszcze widziałem? Metro Warszawy. Okej, okay, lecimy. M1, M2. Ciekawe, czy jest z nowymi rzeczami. Z 2017. Dobra, lecimy od dołu. Kabaty. Natolin. Imielin. Stokłos. Potem jest Służew. Ursynów, przepraszam, na odwrót. Ursynów, skurwysynów. Wilanowska. Wierzbno. Jeszcze dzisiaj słuchałem sobie tego, akurat, Boże, tako, sobie kawałek jak o tym. Wiesz, no potem jest Racowicka, Pole Mokotowskie, okej, okay. Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, no dwa razy faktycznie, bo to stacja przesiadkowa, jeżeli jest to się spoza Warszawy. Ratusz Arsenał, potem mamy, co mamy potem? Dworzec Gdański. Jakieś były plany, żeby zrobić pomiędzy Dworcem Gdańskim i Ratuszem Arsenał Muranów. Faktycznie jest bardzo długi przejazd. Potem jest co? Plac Wilsona. Potem mamy Marymont. Stokłos. Boże, Słodowiec. Potem mamy Stare Bielany. Potem mamy Wawrzyszew. I Młociny na samej północy. M2. Rondo Daszyńskiego. To już są pociągnięte te stacje w tamtą stronę. To będzie ciężko. Nowy Świat, Uniwersytet. Potem jest Centrum Nauki Kopernik. Nauki Kopernik. Potem jest Stadion Narodowy. I Dworzec Wileński. I to są otwarte stacje. Dalej potem chyba robił Szwedzką. Szwedzka. A w drugą stronę jak oni tam robią? Olbrachta? Jan Olbrachta? Olbrachta? Nie. Park Moczydło? Czy to się ta stacja będzie nazywa? Moczydło? Nie. A może Bemowo Ratusz? Ratusz? Nie. To nie wiem. Tych nowych stacji nie znam, bo je robią dopiero. Te stacje w ogóle szwedzkie też nie ma. Teraz jest to. Do Daszyńskiego, Wileński. Te robią w dwie strony. To nie wiem, szczerze powiedziawszy. Księcia Janusza, Młynów, Płocka. A, tak będą się nazywały. No to... Płocka jest przystanek autobusowy, Janusz zresztą też. Targówek, Trocka. No nie wiedziałem, ale widzę, że dużo osób nie wiedziało o tych nowych stacjach. Targówek widzę, ktoś pisał, no słusznie. Okej, okay, śmieszny. Dobra, słuchajcie, to co, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Widzę, że mam i telefonów, i widzę, że mi oznaczają na Messengerze, bo mi wszystko trąbi i gada. Więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. My widzimy się standardowo już jutro o godzinie 17. Bajo!